Cóż. Więc tak, chcę teraz powiedzieć na temat takiego balansu między łaską a wiarą. I to będzie takie podłoże też do przyszłomiesięcznego już tematu związanego z wiarą i w przyszłym miesiącu, jak przyjadę, na pewno wyczerpiemy temat wiary i przypuszczam, że też kolejny temat, który jest związany ze słyszeniem Boga chyba. Chyba tak zrobimy, żeby sobie tak damy radę w przyszłym miesiącu to zrobić. Ale najpierw to, co zrobimy teraz, to balans między łaską a wiarą. Najpierw powiem kilka takich skompensowanych tematów związanych z łaską. My mówiliśmy tutaj już o łasce, ja mówiłem na poprzedni jak byłem. A dzisiaj chcę to wszystko zebrać w jedną taką bryłę i chcę, żebyście mieli też tą bryłę w takiej postaci do rozważania. Teraz tak, zapiszcie sobie Rzymian 3:21-26. Mamy tutaj podstawowy zapis łaski, pewnego rodzaju konstytucję łaski, tak możemy to nazwać. W ogóle przypominam wam, jak studiujecie Pismo Święte, że w Piśmie Świętym mamy dwa główne traktaty teologiczne i te traktaty teologiczne przez was powinny być w cudzysłowie wbite w ducha jak klin. I to jest list do Rzymian i list do Hebrajczyków. To są dwa główne traktaty teologiczne. To tam jest przede wszystkim zawarta doktryna Chrystusowa. List do Rzymian i list do Hebrajczyków. Pozostałe listy, one są listami korygującymi kościoły. Nie można też zrobić czegoś takiego, że my z tych innych listów utworzymy formuły doktrynalne. Tam też są doktryny, jak najbardziej, ale doktrynalnymi listami przede wszystkim są list do Rzymian i list do Hebrajczyków. One regulują chrześcijaństwo. I one też nam obrazują Chrystusa, nazwę to roboczo, używalnego. To jest Chrystus nieużywalny, Chrystus używalny. Chrystus nieużywalny to jest Chrystus historyczny. To jest historyczny Chrystus. Ja kocham tematy związane z historycznym Chrystusem, dlatego że one mi dają głębokie objawienia. Kiedyś będziemy o tym mieli na to więcej czasu, to ja wam o tym poopowiadam. Może na jednym z naszych spotkań, po prostu tak jak sobie tam robimy u was, to ja o tym troszkę powiem, bo to jest też bardzo, bardzo ważna sprawa, dlatego że zobrazuję wam rzeczy, które tak naprawdę są różnego rodzaju przekłamaniami związanymi z życiem Chrystusa, nie? Natomiast Chrystus historyczny to jest Chrystus opisowy, natomiast dla nas jest istotny Chrystus praktyczny, czyli Duch Święty w akcji. To jest dla nas istotna sprawa. I Duch Święty w akcji to jest doktryna Chrystusowa, duchowa doktryna, która jest podana w liście do Rzymian i w liście do Hebrajczyków, bo tak naprawdę, jak głęboko się zastanowisz, to żadne twoje objawienie nigdy nie wyjdzie poza list do Rzymian i list do Hebrajczyków. Nigdy. Jak masz prawdziwe objawienie. Nie wyjdzie, bo tam nie ma co wyjść. Rozumiesz? Tam nie ma już co wyjść. Poboczne jakieś rzeczy, indywidualne prowadzenia, no to są zupełnie inne sprawy, ale mówimy o formule doktrynalnej. Więc widzimy list do Rzymian 3:21-26 i widzimy łaskę, opis łaski, konstytucja łaski. Po pierwsze, niezależnie od prawa. Niezależnie. W ogóle nie wolno nam mieszać. Nigdy nie dajcie tego pomieszać, nigdy nie pozwólcie, żeby to wam się pomieszało i nigdy ludziom nie podawajcie tego w formule pomieszanej. Łaska nie ma nic wspólnego z przestrzeganiem prawa. Prawo z Synaju nie ma nic wspólnego z łaską. Prawo się wykonywało i za prawo się dostawało nagrodę lub, jak się nie wykonywało, karę. Natomiast łaska to jest zupełne przeciwieństwo. Po drugie, wszyscy jej potrzebują. Nie ma człowieka na świecie, który nie potrzebuje łaski. Jak ktoś wam powie w życiu gdzieś, ja tego nie potrzebuję, to jest demoniczne. Po trzecie, za darmo. Za darmo. Łaska jest za darmo. Za darmo. Jezus zapłacił, nikt nie płaci więcej.
Po czwarte, przez zastępczą, niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa, nie przez nic innego. Żadne czyny dobra, żadne bycie lepszym, żadne bycie porządnym, rozumiecie, nie ma nic wspólnego z łaską. Nic, nic. U nas w Polsce, ja zawsze mówię, najbardziej potrzebująca grupa to jest porządna klasa średnia, która tak naprawdę nie jest ani specjalnie bogata, ani też nie jest uboga, nie siedzą w więzieniach, nie są bezdomni, są porządni i myślą, że mają rację. Chodzą do kościołów albo żyją humanistycznym życiem, tak? Takie mamy pole tak naprawdę tutaj. I pierwsza definicja łaski. Łaska to niezasłużona przychylność, czyli Bóg jest przychylny nam bez względu na nasze działania poprzednie, teraźniejsze lub przyszłe. Niezasłużona przychylność. Kiedy jest Ci Bóg przychylny? Zawsze. Czy Bóg się na Ciebie gniewa? Nigdy. Czy Bóg od Ciebie odchodzi? Nigdy. Czy Bóg Cię opuszcza? Nigdy. Polskie powiedzenie, chyba Bóg Cię opuścił, nie jest związane z łaską, tylko z prawem. Rozumiecie? No, prawdę sformułowanie. Musimy o tej łasce te rzeczy mieć w siebie wbite i kiedy głosimy, głosimy łaskę, niezasłużona przychylność. I teraz widzimy pierwszy list do Koryntian 5:10. I do tego drugi list do Koryntian 9:8. Sobie zapisałem. Pierwszy list do Koryntian 15:10 i 5:10. 15:10 i drugi list do Koryntian 9:8. I tutaj widzimy dwie przestrzenie łaski, znaczy przestrzenie. Takie jakby, no to przestrzenie łaski. To jest, przede wszystkim widzimy, że łaska jest dana. To łaska jest dana, czyli łaska w żaden sposób nie jest nabyta jakoś. To łaski się nie nabywa. W Kościele katolickim te sformułowania, na przykład, że są różne łaski, Pan dał Ci łaskę, lub czekam na łaskę, to są wszystko sformułowania o kant dupy potruc, rozumiecie? Grzecznie mówiąc, ponieważ jestem już po dobrej stronie mocy, nie używam wulgaryzmu, a sformułowania, których używam, one nie są wulgaryzmami, chciałem zaznaczyć, bo już to zostało na forum nawet dziennikarzy polskich podniesione, czy ja używam wulgaryzmów, czy nie. I zgodnie z panem profesorem, który był ateistą, tak, zostało jasno określone, że Ceroński wulgaryzmów nie używa. Ja nie używam wulgaryzmów, tak? Używam natomiast słów na pograniczu, aby podkręcić dramaturgię sytuacji, gdyż jak mówi Gandalf z Władcy Pierścieni, dobra historia jest godna tego, aby ją nieco ukoloryzować. Dlatego też używam takich sformułowań i trzeba to robić. Ja o tym mówię na przykład ewangelistów, tak? Jest napisane, że o Jezusie się co? Opowiada. I to słowo opowiadanie, tak? To jest słowo z literatury wzięte, tak? Czyli ty tworzysz pewnego rodzaju historię. Rozumiesz? I to nie są kłamstwa, bo to jest Chrystus, którego ty przeżywasz. Amen? To jest Chrystus przeżywany przez ciebie. Czyli ty opowiadasz o Chrystusie, tworzysz historię. Wszystkie przypowieści, które Jezus tworzył, to były opowieści. On opowiadał o czymś. Tak? O przeżywalności duchowej, niekoniecznie w zaistniałych sytuacjach. U Żydów na przykład jest rzeczą normalną, że układa się jakąś historię, która nigdy nie nastąpiła, by przekazać jakąś duchową prawdę. U nas to się nazywa kłamstwo. Tak? A u Żydów nie. Żyd chce ci coś przekazać. Wiecie, my mówimy w traktatach, czyli mówimy, tak było, jak na przykład coś nie było, a powiemy, że było, to się mówi, że kłamiesz. A u Żydów to nie jest tak. U Żydów to jest tak, że ciebie szedł Mosze, prowadził owieczkę i ta owieczka zżarła trawkę, a to w ogóle nie było Moszego, nie było owieczki, nie było trawki. Tylko tu ma być przekazana jakaś duchowa informacja i te wszystkie przypowieści jezusowe, to jest właśnie to z tematu Chrystus historyczny. Wiecie? Tu się dowiadujemy takich rzeczy, że to Jezus im opowiadał takie opowieści, żeby przekazać duchowość, a nie żeby jakąś treść im przekazać. Inno. A więc widzimy, że łaska jest dana, czyli to jest coś, co my otrzymaliśmy i już nie otrzymujemy. Że to się nie wydarzy jeszcze, tylko że my to już dostaliśmy, to ona dana jest, już jest nam dana. No i dwa, bardzo ważna informacja, łaska jest
pracująca. To łaska jest pracująca. Coś, czego chrześcijanie w ogóle nie chcą przyjąć do swojej świadomości. Myślą, że łaska jest bezrobotna. Że my dostaliśmy łaskę i teraz ta łaska, ona w jakiś niesamowity sposób wykonuje w nas jakąś pracę. Ludzie to myślą, że mam Ducha Świętego i teraz siedzę i Duch Święty mnie klocki w środku przestawia. Wiesz, o co chodzi? Duch Święty nie przestawia ci żadnych klocków, jeżeli ty nie zdecydujesz się współpracować z Duchem Świętym. Duch Święty ci nic nie przestawi w środku. Nic. Ani jednego elementu. Dlaczego? Bo On cię szanuje. Ludzie to by chcieli z jednej strony, żeby Bóg ich szanował, z drugiej strony to by chcieli, żeby Bóg ich wziął na smycz i poprowadził. Jak im wygodnie? Normalnie to mnie szanuj, mam swoje zdanie, ale jak nie wiem gdzie iść, to załóż mi obroże i mnie poprowadź, jesteś przecież moim Panem. A to tak nie ma. Bóg cię szanuje. A wiesz, jak to jest z tym szacunkiem? On bierze pod uwagę, że ty jesteś odpowiedzialny za to, co posiadasz. No i koniec. Odpowiedzialny. Jak jesteś odpowiedzialny, bardzo proszę. My na przykład mega składamy na ludzi odpowiedzialność. W kościele cały czas dajemy ludziom odpowiedzialność. Ktoś mówi tak. Ja chcę coś tam robić. Ja mówię, bardzo proszę. Będziesz miał odpowiedzialność za to. Odpowiedzialność. Na przykład nauczyliśmy ludzi, że lider, tak? Lider to nie jest nobilitacja. Absolutnie. Chcesz być liderem? Bardzo dobrze. Będziesz wcześniej w kościele i wyjdziesz później. To tak na dzień dobry. Rozumiesz? Na dzień dobry. Chcesz być liderem. Po drugie, nie masz prawa się spóźniać. Liderzy się nie spóźniają. Przecież jak my uczymy liderów, ja mówię, po trzecie, nie chorujesz. On mówi, co? Ja mówię, wapno. Chcesz być liderem. Jak to będzie, że ty jesteś liderem i ty się rozchorujesz? I na przykład mnie znikniesz na 2 tygodnie. No co, ty jesteś niepoważny? Chcesz być liderem. Pięknej pracy pragniesz. Bo ludziom się wydaje, że lider to będzie ten, żeby to mówił, o to lider mu idzie. Słowo minister, tak, to jest z greki sługa, a premier to pierwszy sługa. Dlatego Jezus mówi, chcecie być pierwsi, ja wam powiem jak, staniecie się sługą wszystkich. To nie jest źle być liderem. Ja jestem lider z krwi i kości. Tak? Tylko, że liderstwo jest związane z odpowiedzialnością. I tutaj, kiedy my otrzymujemy od Boga łaskę, tak? To Bóg mówi, ja cię szanuję, człowieku. Szanuję cię. Zaczynam z tobą co? Współpracować. To nie to, że ja będę zasuwał teraz na ciebie, mówi Pan. Tylko będziemy współdziałać. Dlatego nazwani jesteśmy współpracownikami Boga. Tak? Paweł mówi, nie pracowałem nie ja, lecz łaska, która jest we mnie, czyli ta łaska w nim pracowała. Czy my widzimy Pawła, że Paweł się obijał? My nie widzimy Pawła. Ja dlatego mówię, że ja jestem Pawłowy, bo ja na przykład mam taką metodę, są dwie metody prowadzenia Bożego w kościele. Pierwsza metoda to jest taka, że ludzie siedzą na tyłkach i mówią, czekam aż Pan mi powie, co mam robić. A druga metoda to jest ta Pawłowa, którą ja osobiście bardzo kocham, że ludzie biegną i mówią, Panie, zatrzymaj mnie. Ja tą w ogóle metodę polecam ludziom, bo rozumiesz, Paweł taki był, on ciągle leciał. Leciał w ogóle, leci, do Bityni poleciał, a tam jest Duch Chrystusowy go zatrzymał. Mówi, Paweł, to w Bityni nie głosimy teraz. No to on z powrotem i zasuwa. Do Azji poleciał w ogóle, powiem, dowracaj z tej Azji. Ja wolę być zatrzymany przez Ducha Świętego, rozumiesz, niż uruchamiany przez wiele lat. Reinhard Bonnke powiedział, że najtrudniejszą rzeczą dla Ducha Świętego jest wyjąć człowieka z jego wygodnego fotela. To najtrudniejsza rzecz na świecie. Bo on się zsiadł w Chrystusie. Rozumiesz, przyjął taką postawę, rozumiesz, o co chodzi? I mówi, jestem wolny, teraz przytyję. Przytyję. Od razu mi się przypomina, proszę ciebie, taki jeden werset z zapisów w Starym Testamencie. Przytył Jeszurin i wierzga. Proszę ciebie, już wierzga, przytył od razu. On obtył się, mówię, z Chrystusem chodzę. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, do roboty byś się wziął, ty lepiego. Łaska jest pracująca, przyjaciele. Nie dostaliśmy łaski po to, żeby ona jakoś robiła coś w nas sama. To jest niezasłużona Boża przychylność, czyli my już wiemy, okej, tatuś jest z nami, amen,
Ale tutaj wchodzi druga definicja, Boża zdolność we mnie. Czyli ja mam zdolność Boga, bo są dwie definicje łaski. Niezasłużona przychylność i Boża zdolność we mnie. To są dwie jakby strony monety. Rozumiecie? To jest łaska. Czyli nie może chrześcijanin powiedzieć, ja mam łaskę, tak, i leżę. Nie, ty masz łaskę i właśnie masz wejść na obroty. Dlatego masz łaskę. Dlatego masz łaskę. Ja mam łaskę i jestem na obrotach. Ja mam 46 lat. Nigdy lepiej nie wyglądałem. Nigdy lepiej się nie czułem. Nigdy nie byłem zdrowszy. Nigdy nie miałem więcej energii. Nigdy. Nigdy. Nigdy nie byłem w stanie tyle pracować, co dzisiaj. Nigdy. Rozumiecie? Nigdy nie byłem tak odporny na wirusy. Nigdy nie byłem tak odporny na stres. Z wiekiem jestem coraz młodszy. Ja rozumiem, co to znaczy, że młodość moja odnawia się jak u orła. Ja to rozumiem, ja to wiem. Na nas patrzą, na mnie, na Agatę, mówią, co się z wami dzieje? Ja mówię, wiesz co? Pracujemy z łaską. Obydwoje. Obydwoje. I tak będzie do końca. Rozumiecie? Do końca. Ja nie przyjdę na emeryturę. I ty nie przechodź na emeryturę. Współpracuj z łaską do końca. Bądź jak Maurice Cerullo, proszę ciebie. 85 lat i kolejna krucjata. Już diabeł chciał go załatwić, już leciutki zawałek, proszę ciebie. Maurice się pozbierał, idziemy dalej. Co robimy? Krucjatę. Tak? Dlaczego? Po co on to robi? Po co w ogóle facet 8,5 dychy człowieku na krucjaty jedzie? Rozumiesz? No po co to robi? Człowieku uczniów wychował, ludzi zrobił, kościoły pozakładał. Rozumiesz, o co chodzi? Po co ten Maurice Cerullo ledwo chodzi, człowieku jedzie gdzieś tam? Wiecie, dlaczego on tam jedzie? Bo on nie przeszedł na emeryturę. Bo łaska jest łaską pracującą. Pracującą. Tak? I teraz tak, łaska to coś, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. Po pierwsze. Po drugie, łaska to coś, co Bóg robi w nas przez Chrystusa Jezusa dziś. Po trzecie, łaska to coś, co Bóg robi w nas przez Ducha Świętego. To są w ogóle dwie różne rzeczy. To, co Bóg robi w tobie przez Chrystusa Jezusa dziś, rozumiesz? To jest coś, co jest widoczne na zewnątrz. A to, co robi przez Ducha Świętego w tobie, to jest coś, co w tobie powstaje. Czyli łaska działa przez ciebie na zewnątrz i łaska działa w środku. To cały czas ty masz łaskę Boga do tego, aby zmieniać siebie i ty masz łaskę Boga, żeby zmieniać rzeczywistość. Rozumiesz? Człowieku, to jest w ogóle potęga. Czyli ja mam zdolność do wyjścia z każdej traumy, ja mam zdolność do wyjścia z rany, ja mam zdolność do szerzenia królestwa. Ok? Ja mam zdolność do tego, to jest łaska właśnie. To jest łaska. Łaska opiera się na dziele krzyża, czyli śmierci, zmartwychwstaniu, wymianie krzyżowej. Znacie te rzeczy niepowtarzalne. Łaska opiera się na wstawiennictwie Jezusa dzisiaj. Jezus się wstawia za nami ustawicznie. Rozumiecie, co to jest łaska? Łaska polega na tym, że dzisiaj nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek świadomie grzeszy. Świadomie, świadomie, my świadomie, tak? Podejmuje świadomą decyzję o grzechu i wtedy, kiedy podejmuje świadomą decyzję o grzechu, Chrystus w niebie wstaje i staje przed Ojcem, patrzy mu głęboko w oczy i mówi: tato, wiesz, że to nasz chłopak, czy nasza dziewczyna. A Ojciec zawsze słucha Syna. I mówi: wiem. Rozumiesz, o co tu chodzi? Proszę cię, zrozum to. To jest łaska. To jest coś, co jest zgorszeniem w ogóle, rozumiecie? To jest zgorszenie dla religii, to jest zgorszenie dla... W ogóle to jest policzek w twarz diabła. Rozumiesz? Policzek w twarz... Ja często ludzi pytałem, jak ludzie do mnie... Mówię tak, powiedz mi, jak
popełniłeś grzech, bo ludzie przychodzili, popełnili jakiś grzech, potem wpadali w różnego rodzaju takie stany potępienia, wiecie, byli, tam trwali w jakichś grzechach i przychodzili i mówią, bo wiesz, no bo takie mam wrażenie, że w ogóle, no proszę Boga, że ze mną nie ma. Ja mówię, wiesz co, to jest tylko twoja bańka. Masz taką chorą bańkę, twoja bańka jest do uzdrowienia. Mówię, powiedz mi, jak byłeś w stanie tego grzechu, mogłeś się modlić w innych językach? Mogłem. Ja mówię, o, ale numer. Siedziałeś w cudzołóstwie po uszy i mogłeś się w innych językach modlić. Jakim sposobem, powiedz? Powiedzie ci w jakim? Duch Święty był w tobie. Podczas wszystkich twoich grzechów. Bo jak on już tam raz wlazł, tak nie wyjdzie. Z łaska, łaska. Chrystus stawia się za nami w niebie. Łaska, ona jest bazą do uświęcenia. Łaska jest bazą do prowadzenia, czyli to wszystko my mamy w związku z łaską. Nie ma takiego czegoś, że ja nie mam możliwości być prowadzonym. Nie ma takiego czegoś, że ja nie mam możliwości się uświęcać. Nie ma takiego czegoś. Za pomocą łaski sięgnę po każdą formułę sukcesu. To, co jest niemożliwe dla mojej naturalności, łaska będzie stymulowała. Rozumiecie? Łaska nie wyklucza naturalności. Ale łaska powoduje, że naturalność nie jest ostateczna. Po prostu. Łaska wychodzi od Boga. Pamiętajcie. Łaska wychodzi od Boga. Łaska nie ma nic wspólnego z dziełem człowieka. I wiara. Drugi balans, jakby druga strona tej wagi. Ewangelia Mateusza 8, 5, 10. Zapisz sobie. Bóg szuka wiary, a więc jest ona mu potrzebna. Skoro jest napisane, że Bóg szuka wiary, tak? Szuka wiary. Ok? Szuka. No to znaczy, że jest do czegoś mu potrzebna wiara. Po co jest ta wiara? Efezjan 2,7. Aby sięgnąć po łaskę. Nie z was, to Boży to dar. A więc wiara jest potrzebna, żeby sięgnąć po łaskę. Do czego służy wiara? Wiarą sięgamy po praktykowanie łaski. Czyli jak łaska w nas działa? Kiedy my wierzymy w działanie łaski. Łaska nie działa, gdy nie wierzymy. Masz łaskę, czyli masz primo Bożą przychylność, sekundo Bożą zdolność. Wiesz, że nie ma większej zdolności niż Boża zdolność? To jest, ty masz zdolności Boga, no zdolności Boga masz, no. No Boga zdolności masz, możesz Pepsi w kole zmienić nawet. Rozumiesz, o co chodzi? Masz zdolności Boga. Zdolności Boga. Pytanie, czy użyjesz tych zdolności Boga, czy nie użyjesz? Jak je mam użyć? Za pomocą wiary. I po to jest wiara. Rozumiecie, po co jest wiara? Wiara nie jest po to, tak, żeby w ogóle tą wiarą coś innego szukać, ściągać. Wiarą uruchamiamy łaskę. W ogóle w kościołach to powstały takie rzeczy chore. Ludzie myślą, że w ogóle wierzą sobie w coś tam. Ja na przykład wierzę, coś będę tam miał, te coś. Ja mówię, a ty, mówię, jak, a dlaczego ty uważasz, że będziesz? Bo ja w to wierzę. Nie, bez przesady mówię. Na czym opierasz swoją wiarę? Czy ty opierasz na konkretnych wytycznych Bożych, konkretnych prawdach związanych z tym, co Bóg powiedział? Czy ty w ogóle wierzysz w ogóle, że łaska, która jest ściśle związana z prawdą, ona jest podstawą w ogóle tego, czy nie? Nie, ja to po prostu wierzę. Była jedna kobieta w Stanach, i ona przyszła do Kenneta Copelanda i mówi do niego tak: bracie, ja mam objawienie od Pana, że twoja żona niebawem umrze i ja będę twoją żoną. Ja się o to modlę, trwam, wierzę. Kenneth Copeland dobrze zna Pismo Święte, więc wiedział doskonale, że bezpodstawnie rzucone przekleństwo ulatuje jak ptak, więc nawet się nie odniósł. Wierzyła jeszcze bardzo długo. Kenneth Copeland czuł się coraz lepiej, jego żona też. Ich małżeństwo kwitło. Po kilku latach kobieta zrozumiała, że chyba miała mrzonkę. Rozumiecie?
Kiedyś do Kenneta Hagena przyszedł człowiek podczas jego usługi w Remie i mówi: bracie Hagen, mam prowadzenie od Boga, żeby wierzyć o twojego biuka, o twój samochód, biuka na tego, że mi go dasz. Jesteś bogatym kaznodzieją, ja wierzę o twojego biuka. Kenneth popatrzył na niego, powiedział: no cóż, jeśli masz, mówi, podstawę biblijną do tego, to wiesz. Tak? No wiesz, nie ma podstawy biblijnej do tego, żeby wierzyć o coś, co do kogoś należy. Bo to się popularnie nazywa pożądliwość. Pożądliwość, tak? To jest chęć zaspokojenia, tak, swoich pragnień kosztem własności drugiego człowieka. Czy kosztem w ogóle czyimś. Pożądam czegoś. Pożądam. Chcę mieć to, co on ma. No niestety na tym nie można zbudować swojej wiary. Kenneth Hagen śmiał się i mówi: ja sobie dalej jeździłem moim biurkiem, a on dalej chodził piechotą. Taka była jego wiara. Więc okazuje się, że to nie chodzi o wiarę, tylko chodzi o wiarę w łaskę. To nie jest wiara w coś. Ja ludzi pytam, jaką ty masz podstawę do tego? No nie mam. Ja mówię, no to weź przestań, uspokój się. Co to jest wiara? Dlatego ja dużo uczę o wierze, ja najwięcej uczę o wierze. Ja wam te wstępy różne robię tutaj, wcześniej, teraz o tych rzeczach, bo to są takie jakby fundamentalne rzeczy, które są ważne, ale ja w ogóle to jestem nauczycielem wiary, rozumiecie? Ja w ogóle o wierze uczę. Przez całe swoje życie. Kiedyś mi Duch Święty powiedział, jak mówię, nie będziesz miał o czym w życiu uczyć, to będziesz tylko o wierze uczył. Całe życie. Wiecie dlaczego? Bo wiara jest walutą obecnego czasu. Wiara to waluta. Nie będziemy mieli tej waluty, to zginiemy. Rozumiecie? Będziemy tylko i wyłącznie teoretykami. Teoretykami. Ja nie uczę. Ja o wielkim ucisku wam powiedziałem tyle, ja wam nigdy więcej nic nie powiem. I bardzo was proszę, nie słuchajcie w ogóle nauczeń o tych rzeczach. Okej? Bo ruchy prorocze każą wam konserwy zbierać, proszę ciebie, będą was przekonywać, proszę ciebie, że będziecie w tym wielkim ucisku, tak? Bo przekonują, proszę ciebie, Morningstar, proszę ciebie, z Rickiem Joinerem na czele przekonuje, żeby konserwy kupować, człowieku, bo teraz się zbroimy. Rozumiesz? Uspokój się, pamiętaj, daj sobie spokój z tym, bo będziesz konserwy zbierał. Będziesz, bo ci w głowie zrobią wodę, proszę ciebie, że ty podczas wielkiego ucisku będziesz, wiesz, do głupoty tam ludzie opowiadają, że nad garkami się będziemy modlić i jeść będzie tam powstawało podczas tego wielkiego ucisku. Ja mówię: ludzie, halo, halo, my nie będziemy w wielkim ucisku. No co ty? Nie, mówię, pierwszy transportik jest wcześniej. Dlatego to w ogóle nie mówi o tym, bo po co to uczyć ludzi? No po co uczyć ludzi i ludzi w strach wprowadzać, rozumiesz? Mówię: urażaj! Ja już 4 końce świata przeżyłem. 4! Od 2012 roku były 4. Ostatniego nie zauważyłem, bo ewangelizację miałem. To mnie mówią, ty, mówi, koniec świata, a ja mówię: ale kiedy? Jutro. Ja mówię: ja nie mam czasu. Co? Ja mówię: głoszę, nie mam czasu na koniec świata. Mówię: co ty mnie... Księżyce, już są księżyce, czerwone, żółte, zielone. Ja mówię: co ty żrecz? Co ty żrecz? W ogóle uspokój się, weź. Końce świata, człowiek. Jest napisane: przyjdzie jak błyskawica. Rozumiesz? Ludzie beknąć nie zdążą. Jezus mówi: nie słuchajcie, jak mówią, tam jestem, jak błyskawica tu wjadę. Rozumiesz? Jak młot tora. Człowieku, to ja nie mogę po prostu, bo naprawdę ja się gniewam na takie rzeczy. Bo to zamiast ludzi uczyć żyć, wierzyć, to się ich uczy, proszę ciebie, jak księżycą oceniać, czy to już dobrze czerwono jest. Czy on się dobrze zeszły, zaszły za siebie, wiesz, o co chodzi, nie? Mówię: uważaj! Mówię: ostatnio dostałem informację, a ja już nie powiem, ten nie powiem, dobrze panie, nie powiem. Szok. Hebrajczyków 6:12. Przeczytamy to, bo to ważne. Zobaczymy to sobie. Hebrajczyków 6:12. Bez wiary, tak? Nie. Dobrze. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicy. Czyli my widzimy, że
można jakby zatrzymać się w wierze. Że tutaj jest pokazane, że ociężałość, tak? Czyli niezrozumienie tego zjawiska powoduje zatrzymanie się. Co powoduje też to zatrzymanie? Że my nie odziedziczymy obietnic, czyli nie mamy czym sięgnąć. Zobaczcie, jak ważny jest rozwój wiary, że jak my nie rozwiniemy tego narzędzia, to my nie sięgniemy po elementy łaski. Nie sięgniemy po nie. Rozumiecie? Czyli zatrzymamy się, zatrzymamy. Zatrzymamy, będziemy latać, żeby ktoś nam coś poprorokował, żeby ktoś nas jakoś uratował, żeby ktoś nam coś pomógł. Rozumiecie, o co chodzi? Będziemy cały czas szukali jakiegoś pośrednika. Będziemy mówili, że nie ma pośredników, ale tak naprawdę będziemy szukać tych pośredników ciągle. A wiara jest potężnym narzędziem, które prawidłowo rozwinięte jest w stanie sięgnąć po każdy element łaski. Wiara, przyjaciele, zradza się w człowieku poprzez przebywanie z dawcą łaski. Czyli żeby wiara twoja rosła, ty musisz przebywać z Bogiem. Przebywanie z Bogiem to jest kulminacyjny temat związany z wiarą. Pamiętajmy, że nie wierzymy w coś, tylko w kogoś. Nie ma czegoś takiego jak wiara w uzdrowienie, wiara w sukces finansowy, wiara w to czy wiara w tamto. To są takie słowa ludzkie, które nie mają żadnego potwierdzenia w duchu. Jest wiara w Boga. Oryginał mówi, miejcie wiarę Bożą. Czyli to jest pewnego rodzaju element, który znajduje się w każdym człowieku. Rozumiecie? Bo wiecie w ogóle, że w każdym człowieku jest ziarno wiary, który przychodzi, w każdym człowieku, który przychodzi na ten świat. Po co w tym człowieku jest ziarno wiary? Po co? Po to, żeby mógł sięgnąć po nowe narodzenie. Rozumiecie? A jak sięgnie już po nowe narodzenie, no to już wtedy zaczynają mieć drzwi otwarte, tak? Czyli te ziarno wiary jest w każdym złożone i my musimy zrozumieć, że potem, kiedy my się nawracamy, musimy tą wiarę rozwijać. Żeby tą wiarę rozwijać, musimy przebywać z tym, który jest dawcą tego ziarna na początku i tym, który jest stworzycielem łaski, czyli przebywamy z Bogiem. Słowo, które mówi, wiara jest ze słuchania, to nie polega to na tym, że się Biblię czyta. Biblię dobrze jest czytać, ja czytam Biblię, ale wiara jest ze słuchania, a dokładnie jest napisane, wiara jest ze słyszenia, a dokładnie jeszcze, wiara jest z usłyszenia. A usłyszenie, tak? W wyniku przyjścia Słowa Chrystusowego. Kiedy przychodzi? I tam jest takie greckie słowo rema. Rema. Czyli wiara jest przez rema. Te słowo rema to jest wypowiedziane do ciebie słowo przez Boga. Kiedy te słowo możesz słyszeć? Kiedy przebywasz z Bogiem, ludzie. Jak ja was będę uczył słuchać Boga i na przykład zobaczycie, to wtedy zobaczycie, będzie ciekawe, że wielokrotnie słyszałeś Boga, w ogóle orałeś, powiedziałeś, to nie Bóg. To tu zobaczycie, to dopiero ludziom oczy wychodzą, jak oni widzą, co to jest. To rozumiesz? To nie jest. Pamiętajcie, nikt z nas nie ma problemu ze słyszeniem Boga. Nikt, nikt. Wiecie, z czym mamy problem? Mamy problem z chaosem, który nam to przykrywa i nam to rozmywa. A nie ze słyszeniem Boga. Bo jak ty masz Ducha Świętego, jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, rozumiesz? To przebywanie z Bogiem powoduje to, że ty jasno i klarownie słyszysz Boga. A nie słyszysz Boga tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś w różnego rodzaju chaosach. Dlatego tak wiele jest pracy na duszy, żeby chaosy zlikwidować. Rozumiecie, ludzie, o co tu chodzi? Tu nie ma w ogóle tak naprawdę niczego innego jak oczyszczenie kanalików. Czyścimy kanaliki, wtedy dobrze słyszymy. A nie, bo teraz się uczy ludzi, jak tam w ogóle oni mają się, wiesz, co oni, jak się mają wkręcić, żeby tamtego Pana usłyszeć. Wiesz, o co chodzi? To jest chore. To chore jest w ogóle. Co ja tam mam jeszcze zrobić, Panie Boże, do Ciebie? Złóż mi ofiarę. Utnij se nogę. Rozumiesz, o co chodzi? To bzdury. Śmiejecie, że w naszym pierwszym kościele jeden człowiek do mnie przyszedł, taki świeżo nawrócony i ochrzczony w Duchu Świętym, mówi, pastorze, odebrałem objawienie od Pana. A ja już na niego patrzę, mówię, ojej, a w ogóle wiesz. Mówię, dobrze. A w ogóle chciał to oficjalnie powiedzieć. Ja mówię, chodź najpierw mi powie. I on tutaj mówi tak. A w ogóle nawrócony, no nie wiem, tydzień, dwa, w ogóle Biblię zaczął czytać, w ogóle wiesz, mówi, musimy złożyć ofiarę. Ja mówię, już jest dobrze. Mówi, więc co to znaczy według ciebie? Mówi, trzeba, mówi, zabić kozę.
Mieliśmy na wsi ten kościół, posłuchaj. Trzy domy dalej były kozy. On mówi tak, trzeba od nich tą kozę kupić. I to on ma plan już. A ja w ogóle siedzę, nie wiem, czy mam się śmiać, czy bacie. Wtedy to mi nie było do śmiechu, wiesz. Ja w ogóle, wiesz, siedziałem i mówię do niego, posłuchaj, nie zabijemy kozy. Nie w tym kościele. Dobrze? Mówię, wiesz, to nie chodzi o to. Mówię, siedziałem, znowu wykładałem ofiarę Chrystusową, rozumiem, o co chodzi. Myślę, ale jest napisane, ja mówię, dobrze, to ja ci teraz powiem, co masz czytać. Nie czytaj pewnych rzeczy na razie. Dobrze, o tych kozach i w ogóle. A to Niemcom dojdzie do tego, ja wiem, jak już szwung złapie, jeszcze złoży. O co chodzi? Kupi za własne pieniądze, tak to prezent zborowi zrobi. Nie. Wiara jest z usłyszenia, a usłyszenie przez Słowo Chrystusowe, przez rema. Czyli przez przyjęcie Słowa od Boga w wyniku przebywania z Nim. Biblia jest jak najbardziej pomocna. Biblię trzeba czytać. Chrześcijanin powinien czytać zawsze Biblię. Biblia w jednym palcu. Widzicie, jak ja funkcjonuję. Natomiast to nie chodzi o czytanie Biblii, że my przeczytamy, wtedy Bóg do nas coś powie. Rozumiecie? Bo Hitler też Biblię czytał, pamiętajcie, systematycznie. A jak? To był, wiesz. To był chłopak, wiesz. Czytał Biblię i czytał człowieka, który się Nietzsche nazywał. Wiesz? Także to nie. To nie tak. I teraz musimy wiedzieć, że wiara w nas jest. To nie jest tak, że ta wiara, że tej wiary w nas nie ma, bo ty masz tą wiarę, tylko ona musi być rozwijana. Ją trzeba jak te ziarenko podlewać. Podlewamy Bożą obecnością. Boża obecność jest podczas naszej relacji z Bogiem. I to musi być stałe, tak jak się oddycha. Rozumiesz? Tak musisz przebywać z Bogiem. To musi być stałe. Dlatego ja was bardzo, bardzo zachęcam do rozbudowy waszych komór modlitewnych. Przebywamy z Bogiem. Bo to dopiero tam nabywamy parametrów wiary. To tam to się kształtuje w nas. Rozumiecie? Tam to się kształtuje. Ja dzisiaj rozwinąłem swoją wiarę. Wiem, że jestem w stanie ją dalej rozwijać i dalej ją rozwijam. Ale dzisiaj już ja widzę, jak ja funkcjonuję. Ja widzę też, jak ja prorokuję. Ja widzę w ogóle, jak ja to robię. Rozumiecie? Ja to widzę. Świadomi też są ludzie, do których mówię. Rozumiecie? To w ogóle to jest wszystko kwestia wiary. Ja wiem, jakie ja decyzje podejmuję finansowe, jak ja funkcjonuję w kryzysie. To jest wiara, wiecie, o co chodzi. To jest wszystko, to się wiarą funkcjonuje. To nie jest tak, że ludzie opowiadają, jaką oni mają wiarę, tak? A efektów nie ma. A wiara to jest narzędzie, to jeżeli ty ją masz, tak? W określony sposób rozbudowaną, to ty nią ściągasz sobie łaskę. Okej? Okay? I w ten sposób widać sukces. Nie dlatego jest napisane, że Jezus zobaczył ich wiarę. Zobaczył ich wiarę, przecież wiarę się widzi. A ludzie mówią, mam wiarę. Ja często do ludzi mówię, pokaż mi wiarę swoją. Pokaż mi wiarę. No mówisz, no wiesz, wierzę. Ja mówię, ale co to znaczy, że ty wierzysz? Ty mi powiesz, że ty wierzysz? Co ty gadasz? Pokaż mi efekty. Efekty. Tak? Jeśli ktoś, i to wiesz, jak ktoś mówi o jakichś dalekosiężnych rzeczach, no to oczywiście on mi efektów nie może pokazać, ale ja ci coś powiem. Ja rozmawiam z ludźmi, ja mówię, pokaż mi efekty codziennej wiary twojej, bo ja w ogóle poddaję wątpliwość to, że ty masz, że ty rozwijasz swoją wiarę, jeśli ty nie odnosisz sukcesu w codziennym życiu, a ty do mnie mówisz, że ty masz wiarę. Kiedyś w jednym kościele podeszła taka prorokini do pastorowej i mówi do niej tak, mam dla ciebie słowo od Pana, a pastorowa do niej mówi, ty nie masz w ogóle słowa od Pana dla mnie. Mówi, twój mąż to porządny, bogobojny sługa Jezusa. Jest liderem, jest w służbie, a ty jesteś mu nieposłuszna, bo o tym wiem. Nie słuchasz się go w ogóle. On mówi do ciebie Boże rzeczy, a ty masz swoje zdanie, bo uważasz, że jesteś prorokinią. I ty do mnie chcesz powiedzieć, że ty do mnie masz słowo od Boga, jak ty się nie słuchasz swojego świętego męża. Mówi, idź stąd. Bo ona, słowo od Boga ona ma. Ale ja nie wiem, co ona ma.
Bo jeżeli ona nie realizuje nurtu wiary w rzeczach podstawowych, to ja automatycznie na podstawie prawdy Bożej, tak? Bo ja stosuję prawdę Bożą. Prawda Boża jest taka, że jeśli ktoś jest wierny w małym, otrzymuje rzeczy większe. A jak ja widzę u kogoś, że ktoś nie jest wierny w małym, nie posiada sukcesu wiary w rzeczach małych, a próbuje mi wmówić, że on ma coś od Pana, rozumiesz? To ja po prostu wysyłam go, proszę Ciebie, na odpoczynek. Mówię, odpocznij. Tak jak kiedyś do Mirka Kulca przyszedł taki gość, od niego tam z kościoła i mówi, pastorze, ja, mówi, dostałem słowo od Boga. I Mirek też tak przerwa, mówi, nie masz żadnego słowa od Boga. Ty jesteś lęć śmierdzący. Nie pracujesz, wstajesz w południe, wisisz na kieszeni u matki i ty przychodzisz do mnie ze słowem od Pana? Wyjdź to, mówi. Ty, proroku, za 5:12. Życia swojego nie potrafi zebrać, a on mówi, że on ma wiarę o wielkie rzeczy dla kościoła. Rozumiesz, o co chodzi? Jezus się śmiał z takich ludzi. Rozumiesz? Wyszydzał ich. Jest napisane, Pan z nich szydzi. Faryzeusze tacy byli. Popaprane życia, rozwalone rzeczy, tak? Okolone religią i humanizmem i oni byli głosem Boga. Wiesz? To Jezus do nich właśnie przychodził, mówi, plemię żmijowe, mówi, groby powielane, wiesz. To było, to Jezus, nasz Jezus, zaznaczam. To nasz Jezus. Wiara jest widoczna w najdrobniejszej sferze życia człowieka. Bo ona jest w każdym z nas, przyjaciele. I trzeba ją rozwijać. A jak ktoś jej nie rozwija, to widać, że on jej nie rozwija. Rozumiecie? Widać, bo odnosi systematyczne porażki w najprostszych, najbardziej podstawowych elementach życia. I najczęściej tacy ludzie, którzy odnoszą porażki w tych najbardziej podstawowych elementach życia, to oni, rozumiecie, zaczynają robić z siebie postacie, tak, które mają wielką wiarę o różne sprawy. Ja sobie patrzę, mówię, weź. Kiedyś Hogan, ten taki ewangelista, w ogóle taki, co tam dużo ludzi zmartwych, ma chyba 180 udowodnionych wskrzeszeń w ogóle tam w Meksyku, nie? I ktoś tam go szykanował, on tak fajnie powiedział, mówi, proszę Cię, wskrześ jednego. No weź, wskrześ jednego i przyjdź do mnie, powiedz, że się mylę. Powiedz, że jestem heretykiem, ale jednego wskrześ, proszę, jednego. Dobrze? Tak. Ja zawsze do ludzi mówię, wiesz co, ja przeprowadziłem masy ludzi do Jezusa. Masy ludzi. Kościół zielonoświątkowy w Polsce zyskał tylu ludzi przez moją ewangelizację, że się w pale nie wiem. Ja jeden kościół zielonoświątkowy w Polsce to podwoiłem. Podwoiłem go. Na jednej ewangelizacji. Rozumiecie? Tyle ludzi zostało przeprowadzone. Dwa razy tyle, co było w kościele. Ja, ktoś do mnie mówi, a bo ty taki jesteś. Ja mówię, ty, przyprowadź do Jezusa, proszę ciebie, 10% tych ludzi, co ja. 10%. Pogadamy. Dotrzeć z Ewangelią, tak jak my docieramy. Kiedy wyszliśmy głosić Ewangelię, chcieliśmy głosić Ewangelię, słuchajcie, bo się dowiedzieliśmy, że jest koncert Kazika w Warszawie na Juwenalię, nie? I postawiliśmy sobie kolumny na Starym Mieście i czekaliśmy, aż tam się ludzie zejdą na Juwenalię i do tych studentów chcieliśmy głosić, tam będą przychodzić, nie? Mówię, co tam, tyle policji, wiesz, no, ale mamy pozwolenie, znaczy mamy zgłoszenie, wjechaliśmy tam, rozstawiliśmy to wszystko, wiesz, wielki baner, proszę Ciebie, diabeł to pała, proszę Ciebie, koło, proszę Ciebie, wzdłuż krakowskiego przedmieścia, stoimy, jesteśmy gotowi, ja mówię, a co tam tak z tyłu tacy ludzie idą? Słuchajcie, przemaszerowało przed nami 150 tysięcy ludzi. Był marsz Platformy Obywatelskiej tego dnia, antypisowski. Głosiliśmy do 150 tysięcy ludzi. Cały czas, w ogóle ludzie byli tak spoceni, w ogóle wiesz, jeden wchodził, ja mówię, wszyscy muszą usłyszeć Ewangelię. 150 tysięcy ludzi. Zagłuszyliśmy cały sprzęt, rozkręciliśmy go, ja mówię, na jednej ewangelizacji dotarliśmy do 150 tysięcy. A ludzie przychodzą i mówią, ty heretyk jesteś. Ja mówię, nie. Ja rozbudowuję swoją wiarę i sięgam po łaskę. Taki numer robię. Taki numer. A więc bardzo proszę, mówię, zacznij patrzeć na to konstruktywnie. Wiara jest w tobie. Musisz ją rozwijać. Rozwijać.
Nie oczekiwać, aż ona się pojawi, bo ona się nie pojawi. Ona jest. Musisz uznać, że masz w sobie wiarę. To nie jest wiara w coś, tylko wiara w kogoś. Nie rozbudowuj wiary w coś. Nie mów, będę teraz się budował na wierze w uzdrowienie, będę teraz się rozbudował wiarę w to, wiarę w finanse. Nie! Wiarę w osobę Boga, przebywając osobą Boga. I wtedy to się będzie rozlewać na każdą dziedzinę. Nie bój się, Duch Święty da ci każde źródło, co potrzeba. Człowiek. Da ci odpowiednich ludzi, da ci odpowiednie książki, da ci objawienia, rozumiesz? Da ci ogląd proroczy, nie bój się, chciej rozwijać wiarę, bo wiarą sięgniesz po łaskę. Wiara wychodzi od człowieka. Żeby łaska działała w twoim życiu, musisz w nią wierzyć. Inaczej łaska będzie tylko i wyłącznie sloganem. Wierzyć to znaczy być pewnym łaski, choć się jej nie widzi. Czy my widzimy, że Bóg nam przychylny? Nie. Wierzyć w łaskę to znaczy wypowiadać się zgodnie z prawem łaski. Bo wiara jest mówiącą wiarą. Wiara mówi tak, jak mówi łaska. Pamiętam, zadzwonili do nas z TVN-u z Krakowa, od Drzyzgi, tam rozmowy w toku. Zadzwonili, proszę Ciebie, czy Pan przyjedzie do rozmów w toku? Tak, przyjadę do rozmów w toku, jak najbardziej. Siedzę na tych rozmowach, dużo ludzi na tych rozmowach w toku. Słuchajcie, bo tam im płacą tu 50 zł od łebka, jak ktoś tam przyjdzie, wiesz, zapraszają też ludzi. No i słuchajcie, i ja mówię tak, i ksiądz z nimi siedział, ksiądz taki z przodu. No i oni, on opowiada swoją historię, mówię, że zabiłem człowieka, osierocił 6 dzieci. I mówi, no i mówię, spotkałem Jezusa, w ogóle nie mam wyrzutów sumienia. No jak ja powiedziałem, że nie mam wyrzutów sumienia? No to taka babka z tyłu wstała, mówi, jak to pan nie ma wyrzutów sumienia? Przecież pan zabił człowieka. Ale posłuchaj, co jest ze mną. Ja jestem pełen wiary. Ja wiem o łasce wszystko. Ja żyję tą łaską. Żyję. Popatrzyłem jej w oczy, mówię, proszę panią, Jezus umarł za mnie. Ona mówi, czy to nie za proste? Aż się uniosła. Ja mówię, to jest bardzo proste. Nie tylko nie mam wyrzutów sumienia, ale nie odwiedzam tej rodziny. Jestem wolny od potępienia i zasiadam z Chrystusem w okręgach niebieskich. Mówię, prawda, proszę księdza? A ten siedzi, tak, prawda. No bo ja prawdę mówię. No bo ja mówię prawdę, prawdę. Bo ja jestem pewny łaski, ja wiem, kim jestem, ja wiem, gdzie jestem. Ja wiem to, wiem. I ty musisz tak wiedzieć. Ok? I ty, dlatego ty musisz rozwijać całą formułę wiary. Bo ty musisz być pewny, musisz stawać przed tym światem, patrzeć diabłu prosto w oczy i mówić, jestem niewinny. Do mnie pisali listy, pan powinien wisieć. Ja mówię, słuszna uwaga. Sytuacja na temat jest dramatycznie różna, gdyż nie wiszę i głoszę Chrystusa ukrzyżowanego. Ja się tym naprawdę dobrze bawię, ludzie, wiecie dlaczego? Bo ja wiem, co to jest łaska, ja żyję tą łaską. Ja się w ogóle czuję niewinny, rozumiecie? W ogóle niewinny. Wiesz, jak się czujesz w ogóle niewinny, w ogóle, ktoś mówi, a jesteś winny, a ty się śmiejesz po oczy. Co to jesteś? Przecież Agata była nienawrócona, ja tu siedziałem przy stole i jeszcze paliła papierosy. W ogóle ona miała takie nerwy przeze mnie, ona miała większe nerwy przeze mnie po nawróceniu moim niż przed. Ona kiedyś mówiła, wolałam, jak ty bandytą byłeś. No w ogóle, co ty robisz? Ja w ogóle siedziałem, mówię, weź się nawróć, bo do piekła pójdziesz. Ona mówi, ja do piekła? Ty kanalio do piekła. Ja Luzika, mówię, wiesz, ja do piekła nie idę. Mówię, po prostu mi sami obmyła. Jestem pod łaską. Wiesz, mówię, ty idziesz do piekła. Mówię, jestem papierosami, co mi pójdziesz do piekła razem. Matka moja wpada do kuchni. Jak możesz? Mówi, ty w ogóle potrafisz kochać. Ja wstałem, mówię, milcz diable w imieniu Jezusa. Matka długa, do łazienki się schowała. Ja wiesz, idę, bo ja w łasce jestem. Pukam do drzwi, mamo, to nie do ciebie, to do diabła. Mówię, wszystko jest dobrze. Ja to wszystko skontroluję, nie martw się. Ale ja mogłem tak żyć i tak żyję, bo ja w łasce jestem. Ja wiedziałem, że nie ma żadnego potępienia dla mnie. Ja wierzyłem w to i wierzę i to rozwijam. Rozumiecie? Ja wam pokazuję, jaka jest zależność tego.
Musicie mieć balans między łaską a wiarą. Musicie zrozumieć, jak to do siebie pasuje, gdzie to się za siebie zaczepia i jak tego używać. Bo będziemy dalej mówić o wierze. Jeżeli też zechcecie przyjeżdżać na warsztaty wiary do Warszawy, to będziemy temat wiary drążyć do spodu, tak że będziecie stać na deszczu, deszcz będzie na was padał, a będziecie mówili, że jesteście susi. I będziecie bardziej wierzyli w to, że jesteście susi, niż to, że jesteście mokrzy. To jest wiara. Pewność tego, czego nie widać. I kiedy do tego stopnia dochodzisz, to jesteś w stanie iść przez życie jak przecinak. Rozumiesz? I nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Dlatego jest napisane, nie ma rzeczy niemożliwych dla tego, który co? Wierzy. Nie dla tego, który ma objawienia, nie dla tego, który ma proroctwo, nie dla tego, który zobaczył, nie wiem, co zobaczył człowieku, Boga. Tylko dla tego, który wierzy. Szok! Ale to jest to. Dlatego bardzo cię proszę, zbalansuj te rzeczy. Na jednej stronie wagi połóż łaskę, na drugiej połóż wiarę, tak? Przyjdź do domu, ciebie powiedz, Panie Boże, ja wiem, co mam, ja będę teraz to rozwijał. Ja sięgnę, tak, po sukces na maksa tym. To jest moje. Łaska jest twoja. Wiara jest twoja. Twoja. Bóg ci nie robi żadnej łaski, że ci daje łaskę. Rozumiesz, o co tu chodzi? Z drugiej strony Bóg w ogóle niczego nie zrobi w sprawie wiary u ciebie. W ogóle przestań się na tych, coś się na tego Boga tak kupa. Bo ludzie cały czas mówią, że Bóg do mnie, on nie przebywaj z tym Bogiem, będzie pięknie. Przebywaj. Kiedyś taka jedna prorokini wybudowali sobie dom z mężem i zrobili sobie taki osobny pokój do modlitwy w tym domu. I ona tam codziennie przychodziła i się modliła. O 4 rano. I któregoś razu to taka prorokini kalibru takiego międzynarodowego. I ta prorokini któregoś dnia tam weszła i modliła się, modliła i w ogóle nic nie słyszała od Boga, nie miała żadnego przykazu. I zapytała, Panie, ale o co chodzi? A Duch Święty jej powiedział, mi jest po prostu dobrze. Ludzie, to Bóg nasz. Bóg. Kiedy z Nim przebywasz, nabywasz Jego wiary. Miejcie wiarę Bożą. Wiesz, że On tą wiarą stworzył ziemię? Miejcie wiarę Bożą. Będziesz mógł stwarzać. Stwarzać. Jak będziesz mówił do człowieka, który jest chory na raka, rozumiesz? Wskażesz palcem na raka i powiesz, umrzyj! To on umrze. Rozumiecie? Kiedy Bóg cię pokieruje do trupa, ok? I powiesz, wstań, to on wstanie. Po prostu. Tak będzie, jeśli to rozwiniesz. On za ciebie tego nie rozwinie. On nie zrobi myku jakiegoś. Tam nic nie zrobi w tym, nic. Nic. Mój syn żyje, dlatego że wierzyłem. Nie interesowało mnie, że pulsu nie ma, nie interesowało mnie, że serce mu ustało, nie interesowało mnie to. Rozumiecie? Potem opowiadał, że był poza ciałem już. Już w ogóle w podłogę wchodził, widział mnie w ogóle spoza ciała. Ale na mój rozkaz Duch wszedł do ciała z powrotem i syn wstał i żył. Chodzi o to, że w ogóle wiara, ja w sobie, pamiętajcie, ja cały czas jestem w procesie rozwoju wiary, non stop. Dlatego to jest coś, co chcę wam zostawić i to nas przygotuje też do dalszych działań, jeżeli chodzi o nasze tutaj nauczania. I to tyle, na jutro mamy troszkę spotkań. Także podziękujemy Bogu, Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Ja modlę się, Ojcze, żeby słowa, które są były wypowiedziane, Ojcze, one w tej chwili były głębokimi objawieniami dla ludzi. Ja wierzę w to, Duchu Święty, że tak właśnie jest. Ja ustanawiam Twoich aniołów do ochrony tych słów. Ja mówię, że nic nie zostanie ludziom wykradzione. Amen. Amen.